Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu troszeczkę mechaniki. Zastanawialiście się może, dlaczego świeca żarowa się ukręca? Jakie są konsekwencje, jakie są powody ukręcania się, urywania świec żarowych? A może zastanawialiście się, jak działa świeca żarowa i po co ona jest w silnikach diesla, choć nieraz o tym mówiłem. Może dorzucę jeszcze, jak dzielimy świece żarowe, świece starego typu, nowego typu, dwufazowe, trzyfazowe. Tak więc dzisiaj pokażę Wam, jak się wymienia świece żarowe, choć kiedyś to robiłem z Leszkiem Motocyklerem. Omówię to dokładnie, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym ukręceniem, ale to pierw omówimy, dlaczego ona się ukręca. I przede wszystkim zacznijmy od cyk. Najpierw zrobimy wykład, rozrysujemy, a potem pokażemy, dlaczego tak wielka rzecz potrafi nam się urwać. I jakie są tego konsekwencje, koszta i dlaczego. Tak więc, czy się przyzwyczailiście, czy się nie przyzwyczailiście, mam trzy markery i nie zawaham się ich użyć. Bum! Sami jak dobrze wiecie, świeca żarowa powinna być tylko figurantem w naszym silniku wysokoprężnym, dlatego że no, jej zadanie jest podgrzanie komory spalania do pewnego stopnia, aby ten silnik w zimę się łatwo uruchomił, dlatego latem czasami w starszych jednostkach nawet ta świeca żarowa się nie uruchamia, aczkolwiek z badań wynika, że w europejskich warunkach zimowych w ogóle te świece nie powinny być w samochodach, bo no, są niepotrzebne. Ciśnienie sprężenia jest tak wysokie, że diesel daje radę sam zakręcić sobie, jeżeli ma wszystko szczelne. Zatem co, koniec odcinka? No właśnie nie, troszeczkę wszystko wyewoluowało. Weźmy sobie tak, rozróżnijmy świece żarowe, powiedzmy na dwufazowe i trzyfazowe. Do czego dążę? Tak będzie lepiej. Do czego dążę? Tutaj jest old school, tutaj jest new school. Wiecie co? Wypunktujmy sobie najpierw old school. Old school przyspieszał rozgrzanie od 10 sekund, sorry, S do 20 S, osiągając przy tym 750 stopni, maksymalnie 800. Ok? Przejdę z drugiej strony. New school, a nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Przed rozruchem silnika. W momencie, kiedy odpaliliście silnik, on się wyłączał. To już jest koniec. I teraz, jeżeli mówimy o new schoolu, mamy nawet 2 sekundy do 1350 stopni Celsjusza. W 2 sekundy. Grot nagrzewa się w 2 sekundy, dając nam temperaturę 1350 stopni. Czy tutaj się wyłącza? Oczywiście, że nie. I teraz, jeżeli chodzi o new school, świeca żarowa potrafi grzać, regulować wartościami tej temperatury na mniejszą, większą, do momentu, aż silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury optymalnej dla jego pracy. Co ciekawe, wszystkie samochody mające DPF będą miały tak zwane świece trzyfazowe. Dlaczego? Przede wszystkim do wypalania DPF-u. Podnosi się temperatura w komorze spalania podczas pracy silnika do tego stopnia, aby całą tą sadzę wszystko wyczyścić. I teraz optymalizacja. Komputer potrafi podczas jazdy tak naprawdę zarządzać sobie trójfazowymi świecami. To jest jedna rzecz. I teraz przechodząc z dwufazowych na trzyfazowe, zacznijmy troszeczkę na temat budowy tych świec. Czy budowa świecy żarowej to jest coś skomplikowanego? Powiem Wam, wbrew pozorom i procesom technologicznym, bardziej tutaj kontrola tych świec żarowych, czyli sterownik świec żarowych, ma większy wpływ na ich działanie, niżeli sama świeca w sobie. Owszem, musimy rozróżnić świece żarowe na konstrukcję metalową i ceramiczną. Która z nich będzie doskonalsza? Jeżeli chodzi o szybkość nagrzewania, wydajność temperaturową, oczywiście ceramiczna. Jeżeli mówimy o metalowych, no na pewno będzie to konstrukcyjnie tańsze rozwiązanie. Czyli tak, możemy mieć dwufazowe ceramiczne, możemy mieć dwufazowe metalowe, trójfazowe ceramiczne, nie wiem, czy się zdarzają metalowe. I teraz narysujmy, jak zbudowana jest sama świeca. Jeżeli ktoś z Was nie za bardzo rozumie, o co tu chodzi, generalnie to jest nasza nakrętka, jedna część świecy żarowej. Tu, dajmy na to, jest gwint naszej świecy żarowej. Tutaj cypek, tego nie rozważam. To są różne konstrukcje. Tu. Uszczelnienia, nieuszczelnienia. Dalej mamy gwint
drobnozwojowy i to jest problem. Często problemem jest M8 i M10. Dlaczego jest to problemem? No, słuchajcie, taka konstrukcja gwintu powoduje to, że bardzo łatwo jest go ukręcić. Taka świeca, mimo długości, jest bardzo cieniutka i tutaj kłania się Mercedes, silniki CDI, Toyota, Ducat i tak dalej. Ważne jest, co tutaj jest. Spirala regulacyjna. To jest jej główne zadanie, jeżeli chodzi o całą regulację. Tutaj jest największa część naszej grzałki w środku wewnątrz, zatopiona w tym wszystkim. I tutaj jest spirala też grzewcza, ostateczna, która daje największe ciepło. I całość jest obudowana, tak zwana ta końcówka. Więc tutaj jest kolejna spirala, tylko już nie regulacyjna, a grzewcza. Więc ta nadaje już wstępnego ciepła, a tutaj kumuluje się całość i dlatego ten cycek tutaj na końcu robi się zawsze pomarańczowy, tak jak widzieliście na początku filmu. Tak więc dlaczego one się urywają? Dlaczego w tak różny sposób potrafią nam pęknąć? Dlaczego potrafi być świeca urwana tu, tu, nie wiem, gdzieś tu, sama końcówka, no whatever, już tłumaczę. Powodów jest kilka. Przede wszystkim w świecach dwufazowych, czyli silnikach starej generacji, bardzo często nie wiecie o tym, że ona nie działa. No po prostu kontrolka gaśnie, odpalacie, silnik jakoś tak bardziej kulawo chodzi, ale po chwili się nagrzewa, jest wszystko w porządku, każdy mówi sobie, dobra, pewnie już ma swoje lata. No może się okazać, że świeca nie grzeje. Jak to sprawdzić, to zresztą zaraz będę pokazywał. Problem bardziej tyczy się w nowych jednostkach, gdzie są właśnie wyposażone w filtry DPF, świece trójfazowe, bo szukamy tak naprawdę jakichś takich dziwnych oznak. Jeżeli świeca jest całkiem kaput, a służyła nie tylko do wstępnego nagrzewania, do głównego nagrzewania, zależy co tam producenta fantazja poniosła. I teraz zobaczcie, niższy stopień sprężania dzięki zastosowaniu świec trójfazowych, dlatego że komora spalania przez dogrzewanie może osiągnąć wyższą temperaturę, tak? Czyli nie musi być to spowodowane ciśnieniem parcia tłoka i ściskaniem powietrza. Może to być spowodowane na przykład naszą cieniutką M8, M10, bo powiedziałem gwint, to chodzi o grubość śruby świecy. Może być to spowodowane tą cieniutką laseczką, która nagle wytwarza 1000 stopni. No to w tym momencie no rzeczywiście stopień sprężania może być niższy i tak można odelżyć tak naprawdę nasz cały motor. Zaniedbanie. Główną przyczyną jest zaniedbanie, okresowe niesprawdzanie tych świec, dlatego że jaki producent by nie był, z różnych powodów, poza grupami narażonymi na to ryzyko, przyjeżdżacie do mechanika, mówicie, no chciałbym wymienić świece żarowe. Co słyszycie? No mechanik mówi, że liczmy się z tym, że może się urwać. Jeżeli się urwie, w zależności od tego, jak się urwie i w którym miejscu lub wyjedzie z gwintem, koszt naprawy jednego gniazda świecy jest od 300 do 500 zł, przyjeżdża specjalna ekipa ze specjalnym sprzętem, wyciąga tą świecę bez ściągania głowicy. Jeżeli gwint się zrypał, no to w tym momencie muszą to rozszerzyć, wsadzają specjalną tuleję lub wkręcają, w zależności od konstrukcji, musi zostać ten sam gwint, co był. Trzeba to naprawić. Raczej nie gwintujemy gwintu na gwint i tak dalej. Czasy ściągania głowic już minęły, bo teraz sobie wyobraźcie, macie naprawdę wypasioną furę i urwała się świeca żarowa i nie macie takich maszynek, no i co, czapkę trzeba ściągnąć, przy okazji splanować głowicę, wymienić rozrząd, wymienić śruby, no bo na starych nie skręcicie i głupia świeca żarowa kosztowała Was kilka tysięcy. Tutaj też sprawa tyczy się czasami papudractwa mechanika, nie nasmarowanie gwintu, tak, to jest to moment, w którym każda reguła ma swój wyjątek i w tym przypadku gwinty się smaruje specjalnymi smarami. Są to smary ceramiczne, o których nieraz mówiłem, smary wysokotemperaturowe, dokręcanie świec żarowych. Czy ja już mówiłem 10 Nm, 25 Nm, to jest przedział dokręcenia tej świecy. Chodźcie, zobaczymy, pamiętacie żygającego Golfa? Jak sprawa się ma z dwufazówką, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie, uda się albo nie uda, są dwa uda. Jednym jeszcze problemem, dlaczego mechanicy tak bardzo nosem kręcą na wymianę, a klienci nie za bardzo chcą wymieniać te świece, jest to, że producent silników, za przeproszeniem, powoli ma mechaników w dupie. A może nie powoli, może już od dwóch dekad. Prosty kondonik, pamiętacie jak tu żygał olejem? Odpalił i wjechał, to pomijam. Zobaczcie, świece żarowe są tu. O co chodzi? No generalnie trzeba bardzo dużo rzeczy rozebrać, łącznie z sunięciem pompy, żeby się do nich dostać. A to zachęca do takiej wymiany? No nie. I teraz weźmy na przykład francuskie auto. Coś na pokrój tego, co miał łysy.
2.2 HDI. 807. Przecież tam trzeba wyjąć silnik, żeby wyjąć świece żarowe. Są tam. Albo dziurę w podłodze sobie flexem wykręcić i już mieć dożywotnio. No to jest taka uwaga. Producenci, dealerzy, wszyscy inni samochodowi mają coraz więcej użytkowników, mechaników duszy, a my musimy sobie z tym radzić, tak więc wyciągnę świecę. Nigdy, odkąd mam ten samochód i przypuszczam, że nigdy, odkąd miał go poprzedni właściciel i 3 kilo rudej mniej temu, nikt ich nie wymieniał. Zobaczymy, czy się urwie, czy nie urwie i w jakim jest stanie, czy odpala. A potem pokażę Wam ewentualnie jeszcze sposób na to, żeby się nie ukręciła przy odkręcaniu i poprawny montaż i przejdziemy do podsumowania. Z takich ciekawostek dla wagowiczów, zobaczcie, to jest 1.9 TD, czyli 75 koni bez interkulera. W zupełnie innym miejscu jest niż w 1Z świeca, zupełnie pod innym kątem. Przede wszystkim nie ma kopułki fajki, tylko widzicie, zasilanie ma doprowadzone z zewnątrz i to wszystko jest nakrętką skręcone. Nakrętka poszła luzem, chociaż powiem Wam, przy takiej ilości oleju, jaką on dostał, to się mogło wszystko rozszczelnić. O. Przy takich zabawach warto byłoby zdjąć w starym aucie klemę z akumulatora, żeby przypadkiem czegoś nie zewrzeć. I tu już się pojawia problem, jak ktoś ma łyse paluszki. O, cyk. Naprawdę Golf nie ułatwia pracy po takim zażyganiu olejem. Ale dostaliśmy się, dostaliśmy. Robimy podejście, czy pasuje nam na świecę. Dobra. No, słuchajcie, to jest ta mała grzechotka, którą się nie odkręca, ale sprawdzam cały czas jej wytrzymałość. No, i mamy swego rodzaju problem. Cały Golf się napina. W takiej sytuacji możemy pokusić się o zabawki, które kosztują nie kilka tysięcy. Mamy specjalne pistolety pneumatyczne. Ja wiem, trzeba mieć warsztat w tym momencie, które mają bardzo małą siłę, a specjalny ruch. Nie wiem, może będzie w slow motion widać. Spróbuję na razie w ogóle do tego podejść. To nie jest takie typowe ganowanie, tylko tam jest dosłownie wibracyjny ruch. Jak się uda, to się uda, jak nie, to trudno. Skisła nam na amen, powiem Wam. No dobra, 4 minuty walki dostępnymi narzędziami. No i pora teraz zrobić to, czego mechanicy się boją, czyli zaryzykować. I albo się uda, albo się nie uda. Na przedłużkach polecimy. Sprzęt zmontowany. I obstawiajcie, co pierwszy się urwie. Odpowiednia siła. O! Ale mi się to spodobało. Albo się urwała. Albo się wykręci. Tada! O, zimna, a niedawno wjeżdżał. To jest taka świeca, świeczunia, świeczuneczka, bo zaraz porównam do świecy z następnego modelu. Świeca z TD. I tutaj o, świeca z 1Z. No, powiem Wam, ewolucyjny przeskok. I teraz, jeżeli mówimy o długości grzania, nagrzewania. Sprawdźmy, czy ona w ogóle działała. Słuchajcie, taka zabawa nie jest zbyt bezpieczna, jeżeli robicie to pierwszy raz. I teraz tak, plus założony
na tył świecy. I zrobię sobie klemę. Cyk. I to jest moment, w którym nie warto robić zwarcia. Nie dotykać plusa, nie dotykać niczego metalowego. I sprawdzamy. Tylko jeszcze coś sobie podłożymy pod naszą świecę metalowego. Nie chcę spalić akumulatora. Widzicie? Iskrzy. Ile czasu się nagrzewa? Dobrych parę sekund. Czekam, aż kontrolka świec żarowych zgaśnie. I o dziwo, świeca ze starego Golfa. No cóż. Rozgrzała się w miarę. Następnie nie łapcie za. O. Widzicie? Odkładamy sobie nigdzie, co by mogło się podpalić, bo temperatura jest jeszcze dość znaczna. I sprawdźmy. Tutaj mamy już do 1Z Febiego. Sprawdźmy, jak inna konstrukcja nam tu zadziała. Wszystko szczelnie założone i sprawdzamy. Widzicie? Momentalnie już dym poszedł. Cyk. No jest pewna różnica w działaniu. A to dalej nie jest najnowocześniejszy typ. I zobaczcie, co się dalej dzieje. No teraz nie chciałbym tego komuś w oko wbić. I tak powinna działać nowa świeca żarowa. I tak się też się sprawdza. Można jeszcze multimetrem mierzyć, czy to jest przejście, czy tam wszystko działa. Natomiast to już bardziej, jeżeli chodzi o elektronikę. Natomiast przyspieszenie no na pewno jest znacznie inne. Teraz jak wezmę, przytknę, to jest to drugie kręcenie kluczykiem. To aż się przewód, który trzymam w ręku, robi ciepły. No i tu już mamy te 800, może nawet koło 1000 stopni na samym grocie. Jak jeszcze możemy zapobiec zapiekaniu się temu, żeby się nie urwała? W starszych jednostkach, jeżeli się martwicie, to żeby nie było takich jajec jak przy tym 1.9TD, że uda się albo się nie uda, warto byłoby okresowo raz do roku wyjąć te świece, zobaczyć, jak się nagrzewają, czy są sprawne, porównać sobie wszystkie i zakręcić. I teraz to jest Wasz silnik, bo do Waszego Golfa, nie do mojego, którego będziemy zaraz rozbierali. Najpierw odkręcę. Himena do przytrzymania potrzeba. O. To był fajny dźwięk. Powiem Wam, nie było mega, żeby się zaprzeć. Pytacie się też, czy odrdzewiacze. Teoretycznie można by zalać dookoła chwilę przed. Zobaczcie, jaki tu gnój wyszedł na tym wszystkim. Co tu się działo pod całą podkładką? Pokażę Wam z bliska. To nie było naturalne uszczelnienie. I teraz niedbałość przy wymianie no może spowodować to, że już się Wam nie odkręci. Tak więc co następuje? Po wykręceniu naszej świecy wszystko dookoła, ten cały syf, brud należy oczyścić i dosłownie z chirurgiczną precyzją, dlatego że tutaj już jesteśmy nad tłokiem, więc jeżeli nam coś wpadnie do środka, czapka z daszkiem i pozamiatane. I najważniejsza rzecz po oczyszczeniu samej naszej góry, o której bardzo często zapominamy. Słuchajcie, mamy zestawy specjalnych szczotek, to nie kosztuje dużo pieniędzy, zobaczcie. Różne rozmiary. Oczyścić gniazdo świecy. Czyli przegwintowanie i aż tu do samego dołu. Naprawdę czynność dość ważna, a to, że sadza wpadnie Wam do komory spalania, to ona się wypali. Tak więc przed założeniem nowej świecy montujemy sobie zestaw, żeby nie szedł za szeroko. I zobaczcie. Widzicie? Wkręcamy. I wykręcamy. I tak czyścimy całe gniazdo świecy. Gwinty, nie gwinty. O, i szczotka zaczyna nam wychodzić.
czyli rozmiar w miarę dobrze dobrany. Twardość szczotki też jest ważna, żeby nie była za twarda w aluminiowej głowicy. Hyc. O. Zobaczcie. Widzicie? Właśnie ten syf należy wyczyścić, żeby szczotka jak najgłębiej praktycznie do samego końca nam wjechała. Wtedy mamy pewność, że nawet w tych najnowszych świecach trójfazowych, które naprawdę mają jeszcze samoregulację i tak dalej, nie dojdzie do uszkodzenia, a o tym najczęściej mechanicy zapominają. Jeżeli chodzi o montaż nowej świecy, zobaczcie, tu gwint się dokręci, i tutaj gdzieś powinno stanąć. One nam się urywają w różnych miejscach. Tutaj, jeżeli ona nam się blokuje, już na dole w głowicy, tutaj jest blokada, tu może syfu naciągnąć. Źle dokręcona świeca za słabo i naciągnie nam na garu syfu. Tutaj może zapiec nam się gwint. Tutaj cokolwiek, więc bierzemy sobie odrobinę, dosłownie kapkę smaru ceramicznego. Słuchajcie, i to nie jest herezja, to producenci też wymyślają świec żarowych i samochodów, ten gwint nasmarować. Poza tym pamiętajcie, że smar ceramiczny jest specjalnie do wysokich temperatur i on wcale nie zmniejszy nam tutaj powierzchni tarcia między zwojami. Warto, jeżeli tutaj w tym miejscu jest gdzieś przylgnia, też ją nasmarować. Ewentualnie możecie gdzieś tutaj, też nie widzę problemu. I tutaj jest cienki film smarny. Następna rzecz. O, nacelować. I tu zaczyna się bardzo delikatna praca. A tak notabene wczoraj w środę widzieliście, jak wymieniamy filtr na tym silniku, a dzisiaj już ten silnik tu leży. Teraz odpowiedni kąt i dosłownie paluszkami. Widzicie? Kręci się nam coraz ciężej. Czekacie do momentu, aż postawi opór i nic więcej nie robicie. I cała magia, jeżeli ma być 10, to ma być 10 Nm, jeżeli ma być 20, to ma być 20. I tyle z tej świecy. I niech ona sobie tu żyje. Jeżeli ktoś dobije na koniec, widzieliście, ile zrobiłem obrotu? Bardzo mało. Tak więc jak mogłem, to pomogłem. Ile się dowiedzieliście, tyle się dowiedzieliście. I chodźcie, podsumujemy ten cały materiał. W podsumowaniu należy powiedzieć, że czego byście nie kupili. Czy to będzie Bosch, czy to będzie Denso, czy to będą świece Febiego, czy NGK. Najważniejsze jest, już nie to, co pisze na pudełku, tak, tutaj Made in Italy, czy Made in Germany. Bardzo istotne jest to, jak wy je dobieracie. Chodzi o katalog i numer części, bo o ile w starych gnojówkach ciężko będzie o różne świece, raczej będzie rozmiar typu M8, wszystko będzie się zgadzać, sobie jeszcze porównacie. Pół biedy. O tyle wyobraźcie sobie sytuację hipotetyczną, że macie samochód, w którym jest jeden silnik, na przykład strzelam, 2.2 HDI i jest z DPF-em i bez DPF-u. W tym momencie będą inne świece do tego, a inne świece do tego. I to jest takie clue, jeżeli chodzi o dobór. Potem kolejna rzecz. Moment dokręcenia oscylujący między 10 Nm a 25. No, może być trochę więcej, w zależności też od producenta. I dopilnowanie tego, bo jak ty dowalisz na pałę, to współczuję następnemu kupującemu. Tak więc, co? Kończę. Mógłbym trochę więcej pokazać. Ktoś by powiedział, Michu, ale pokaż domowymi metodami wykręcanie. Co, bez ściągania głowicy? Bo wywiercicie, bo się uda? No teoretycznie tłok można podnieść do góry, wiercić, magnesiki i nie magnesiki, wy przegwintujecie, zrobicie tulejkę. No pewnie level ekspert by się to dało. Czy będzie to zgodne ze sztuką mechaniczną? No nie, na pewno nie. Tak więc pomogłem, kciuk w górę, udostępniajcie jak chcecie ten materiał, niech się tam nosi. Wbijajcie na facebookowego fanpage'a, Instagrama i zapraszam na stronę naszego garażu, gdzie jak widzicie co chwilę coś w kadrze się zmienia, teraz się składa 3.0
diesel z E39 po kapitalnym remoncie, gdzie się trzy klapki urwały klientowi i gościu dał radę jeździć z tym 3 miesiące, więc wyobraźcie, co się z tłokami stało w nim, ale wszystko jest do uratowania, tak, więc nie spamuję, życzę miłego piątku lub niedzieli, ale raczej piątku, choć nagrywam to w czwartek, nie? Jest środa. Środa. Widzicie, zagubiłem się w czasoprzestrzeni. Choć nagrywam to w środę, wy to zobaczycie kiedyś tam, a materiał we wtorek zobaczyliście w środę. Incepcja stary. No risk, no fun. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! No i co? A teraz? No dawno jest. Co to było? Nie, no wystarczyło wepchnąć. Monek, a tutaj włącz ten guziczek od tu.